Cześć. Cześć Dariusz, tu orientuj się. Mamy do Ciebie 34 pytania. Jak Cześć. Ci mija dzień? Dobrze. Już się cieszę, kiedy pojadę do mojego syna na trening. Gdybyś był premierem, to co by było dla Ciebie najważniejsze? Przedsiębiorcy, ekologia, no i przede wszystkim sprawy związane z gospodarką. Najlepszy sposób na odpoczynek to? Pójście z moim synem na trening. Jaka jest Twoja ulubiona rzecz w mieszkaniu i dlaczego? To są rzeczy sportowe, no bo dla mnie to jest najlepsza forma spędzania wolnego czasu, no i przede wszystkim dbanie o zdrowie. Jaka jest Twoja ulubiona aplikacja? Blokada rodzicielska. Co było Twoją największą inspiracją do pracy w polityce i jak to wpłynęło na Twoje życie? To było, jak zacząłem studia, widziałem, że życie jest naprawdę skomplikowane, a rzeczywistość wymaga zmian. I chciałem, żeby Polska zmieniała się. Jeszcze wtedy nie byliśmy w Unii Europejskiej. Rozwój był dla mnie najważniejszy i to, co zobaczyłem nowego na studiach, to była główną moją inspiracją. Twoja ulubiona potrawa? To jest, o tej porze to jest botwinka, ale bardzo lubię makarony i owoce morza. Jedna książka, jaką byś zabrał na bezludną wyspę, to? To by była książka Jak szybko znaleźć drugiego człowieka. Ale rzeczywiście, jakby to była bezludna wyspa, to wziąłbym trylogię Roberta Harrisa. Jaka jest Twoja ulubiona osoba w Sejmie? Jest taka pani w bibliotece, chyba najbardziej spokojna osoba w tym niespokojnym miejscu. Psy czy koty? I lubię i psy, i koty, ale przeważnie jakoś najbardziej byłem przywiązany do psów. Lato czy zima? Zdecydowanie lato. Zima tak, ale w górach. Góry czy morze? Ze względu na moje dzieci morze, ale uwielbiam góry. Rap czy jazz? Rap. Rap w ogóle dla mnie jest taką poezją śpiewaną. Kawa czy herbata? Zdecydowanie kawa. Polecam. Kardiolodzy także to potwierdzą. A ulubiony napój? Woda z miętą, z cytryną, a w zimę herbata zimowa. Powrót gimnazjów. Nie, no way. Euro zamiast złotówki? Docelowo tak, wszyscy przedsiębiorcy mi o tym mówią. Ulubiony film? Uwielbiam polskie filmy, na przykład Czas surferów, ale lubię też Znachora. Generalnie polskie filmy. A jakbym miał powiedzieć coś, co chciałbym obejrzeć tak dla relaksu, no to są takie filmy typu Przygoda, Wodny świat, Apokalipto, ale też historyczne, na przykład Papieżyca Joanna. Lubię filmy mało znane. Piosenka, którą puszczasz, żeby mieć lepszy humor? Ja puszczam w ogóle piosenki dopiero jak mam dobry humor. Ze złym humorem sobie w zupełnie inny sposób próbuję radzić. Dokąd ostatnio jechałeś pociągiem? Do Krakowa. Gdzie się zaręczyłeś? Zaręczyłem się na zamku w Unijowie, razem z, tak we dwoje, tylko we dwoje. Natomiast rodzinnie, oficjalne oświadczyny były w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie mieszkają moi teściowie. Jakie masz marzenia? Żeby nie było... moim największym marzeniem jest pokój na świecie. Żeby żadne z naszych dzieci, wnuków nie obawiały się, że wojna przyjdzie do naszego kraju. To jest mój cel, to jest moje marzenie. Co najbardziej lubisz w kampanii? W kampanii najbardziej lubię ciszę wyborczą. Co może pójść nie tak w trakcie kampanii wyborczej? No jak kandydaci z jednej listy się pokłócą, to jest najgorsza sprawa. Jesteś ze wsi czy z miasta? Jestem ze wsi. Do 20 roku życia mieszkałem w pięknej wsi Kaliszki. Wyższe podatki dla najbogatszych? Nie. Nie, podatki powinny być sprawiedliwe i na pewno nie chciałbym uwziąć się na tych, którzy sobie dobrze radzą. Oni powinni w inny sposób się podzielić z resztą społeczeństwa. Czy masz swoją skincare routine? Czego nie może w niej zabraknąć? Nie. Na pewno lubię, kiedy jestem perfekcyjnie ogolony. Ilu masz asystentów i jakie mają zadania? Mam wielu asystentów. Główne ich zadanie to jest pilnowanie terminów,
przyjmowanie osób, które w każdej chwili mogą przyjść do biura. No i to jest szybkie realizowanie moich pomysłów dotyczących interpelacji. Na pewno moi asystenci nie jeżdżą za mnie w teren. Uważam, że to jest w ogóle beznadziejny pomysł, kiedy asystent jedzie na drugi koniec województwa czy kraju, odczytuje list od posła, który de facto powinien się zaczynać od tego, że, bo przeważnie te listy się zaczynają w związku z innymi obowiązkami. Taki poseł powinien napisać: miałem ważniejsze sprawy, dlatego ja nigdzie nie staram się nie wysyłać listów, wszędzie osobiście jeżdżę. Pierwsze, co robisz po powrocie do domu z Sejmu, to? Przebieram się, zakładam ciuchy sportowe, bierzemy z synem piłkę, idziemy na boisko. Ulubiona przekąska? To jest pomidor, ogórek, jakieś warzywa. To najlepiej dla mnie działa. Komentarz od hejterów, który zapadł Ci w pamięć, to? No to są te komentarze, które skończyły się w prokuraturze i one dotyczyły gróźb karalnych wobec mojej rodziny. To pamiętam. Reszta spływa po mnie jak po kaszce. Transport publiczny czy samochód? Uwielbiam jeździć pociągiem, ale moja praca jest tak dynamiczna, że bardzo często jednak muszę wybrać samochód. Także ze względu na to, że zabieram mnóstwo ze sobą rzeczy. Jeden powód, dla którego jesteś posłem? Ten powód to jest walka o lepszą rzeczywistość. Na przykład ja mam duszę sportowca. Uważam, że za mało obiektów sportowych jest. I kiedy byłem dwudziestoparolatkiem, chciałem zostać posłem, żeby w Polsce były boiska z prawdziwego zdarzenia, hale sportowe, nawet w najmniejszej miejscowości. Dlaczego warto chodzić na wybory? Ponieważ inni zdecydują za nas, nie wolno powierzyć tej decyzji innym. Mój głos się liczy, jest niezwykle ważny. Każdy, kto omija wybory, tak naprawdę pozwala decydować o kształcie naszej ojczyzny, twojej ojczyzny, innym. A to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Dziękujemy bardzo. To były 34 pytania od Orientuj się. Dzięki.